Cześć, witajcie, z tej strony Gwit 79 w szóstym, być może ostatnim odcinku ekspedycji 9. Czwartą fazę mamy machniętą, została nam piąta, za którą się zaraz zabierzemy. Takie jeszcze małe info, jeżeli ktoś by chciał zmienić statek, tak jak ja, miałby jakąś lipę. W mojej czwartej bazie można odebrać sobie egidę wolność. Niestety no, wymaga dość dużo surowców, żeby ją naprawić, ale przesiadka z transportowca, przynajmniej takiego jak ja miałem, naprawdę była opłacalna tych surowców, które zużyłem na naprawę. No i co? Tak wszystko mam ogarnięte, możemy lecieć. Słyszałem, że ostatni patch naprawił błąd, który nas zaatakował. Także jest szansa, że już nie utracimy kontroli nad statkiem, oby. Co, zobaczmy, co nas czeka na trzęsawiska. Wysoka aktywność strażników, ale nie są wrogo nastawieni, więc jest plus. Pewnie będzie trująca atmosfera, co? Jak mam życie. No ale nic, to mamy naszego minionka, w którym się w razie czego zawsze możemy schować, więc na luzie. Nie chciałbym tylko, żeby było skanowanie flory, fauny albo czegoś takiego, bo męczące to jest. Może nie męczące, ale czasochłonne. Tak, jeżeli ktoś by pytał, jestem po nocce, ale z w miarę dobrym samopoczuciem, więc podchodzę do tego z optymizmem. Co chyba też nie jest, bo w budynku teoretycznie jeszcze nie jest. Czego będą od nas chcieli? Oczywiście poza podstawami, takim jak zbudowanie bazy. Cóż to za szczodry dar, pokażcie. Gdzie on kurna jest? Aha, no dobrze, by udało go odebrać nagrodę, nie?
znowu troszkę na nitów wpadło. Cóż my tu mamy? Oczywiście mapa, gekomiętka. Kolejne żarcie, kolejne fajerwerki. Tak swoją drogą. Fajerwerki to tęcza. Fajerwerki to z pewnością jest to, czego osadnicy potrzebują, nie? Dzięki ci jest Johnson. Naprawdę tak nowo z tego. O, no to już wiemy, co nam tu głupsko będzie zatruwało. Na szczęście ochronę przed ogniem jeszcze chyba na drugiej planecie zdobyliśmy, więc drugich. A może spierdzielimy przed burzą? Co bym chciał zdobyć? Chciałbym zdobyć multinarzędzie lepsze. Bo to już nie ma miejsca na nic. Oczywiście zapewne póki nie zmienię systemu, mogę o tym zapomnieć. Bo nie spotkałem tu placówek handlowych ani niczego takiego. Całkiem fajne miejsce. Fajnie wpasowane te drzewa w ten frachtowiec rozbity. Ale nie ma na nim nic, co by mnie jakoś specjalnie interesowało, co by mi było potrzebne na tą chwilę, więc sobie to odpuścił. Skróćmy sobie drogę, bo... minut to przynajmniej o jakieś 5 za długo. Swoją drogą może jak będę miał trochę czasu, może poszukam. Jestem ciekaw, czy są tu jakieś miejsca, gdzie faktycznie moglibyśmy zdobyć lepsze multinarzędzie, czyli burza ciągle jest. Na pewno tak. Przeczekał, bo kurde... Prawie 600 jednostek mamy do przebiegnięcia. Skanujmy zwierzaczki po drodze. Już, nie warcz na mnie. Nic od ciebie nie chcę.
300 jednostek zniszczonych, no to chwila, moment, powinniśmy być na miejscu. Tyle, ile zwierzaków tutaj lata. Na szczęście burza się zdążyła rozproszyć, więc mamy spokój. Dokąd idziemy. Cztery z pięciu zwierzaków mamy odkryte. Kolejny statek nam wpadł. Co mnie bardzo cieszy. Fakt to transportowiec, więc raczej zlecenie Epsilon. Lokalizuj ostatnią strefę budowy, mamy odhaczone. Pięknie. To drzewo już mamy, to drzewo już mamy. Mamy to, mamy. To jest tu, wszystkie te same drzewa są. Pierdyliard punktów by trzeba było załatwić, a do tego ma mniej pól mniejszą ładownię niż mój chyba, co? Czy ładowni tu nie pokazuje? Zasięg, manewrowość, wrażeń, trans 17 na 54. Nie, ma więcej. Mamy trochę większą ładownię, ale sporo trzeba będzie poświęcić, żeby go naprawić. Chodź. A chodź. Mamy 5 na 6. Został nam jeden i na dwóch planetach już będziemy mieli wszystkie zwierzaki. Nagrodę. Plany różnych modułów rolniczych. No, czyli pewnie paśnik i ta dojarka. No, moduł ochrony przed toksycznością, dość przydatna rzecz. Czy to jest stacja? Tak wygląda, nie? Dobrze, czego tu od nas chcą? Pewnie zbudować bazę. No to też zbudujemy sobie koło statku, nie? Kuźwa, uranu nie mam.
trzeba wezwać statek. Nie mogę? No bez jaj. Nie mówcie mi. Czemu nie mogę przywołać jakiego chcę statku? Mogę. O, już się zesrałem. Dobrze, że jesteś. Potrzebujemy troszkę uranu. No i uran mamy, dobra. Budujemy blaszki. Wkurwiają. Ale mnie teraz zdrzeźnili. Mi się to miejsce podoba, kurde. Spadaj strażnik. Trochę przegięli z tym, nie? Zasuwamy z powrotem. Ej, wcześniej chyba mogłem, nie budować, czy nie? Ale mnie wkurzyli teraz. No, nie zapierdzielać tyle lat świetnych tylko po to, żeby dwie blachy zbudować, nie no. O, mistrzostwo świata. Myślałem, że tu pyk, pyk, raz, dwa, nie? Pierdykniemy, postawimy bazę, wyślemy ją, będzie z głowy, kolejny punkt, kolejne trzy odhaczymy, raz, dwa. Dupa. Ale nie mamy czasu. Jak pierdyknę, to się bije prosto w ten. Chodzić w piwnicę, ale zapomniałem, że to wszystko jest w sumie w powietrzu zbudowane. Nie chcę tego. W powietrzu zbudowane. Dawać. No dałam trochę cholerę, nie? Znacznik, nie? Tak? To ta planeta? Poczekajcie, czy ja na dobrą planetę lecę? Teoretycznie jest znacznik. O, tutaj mamy znacznik.
miejsca, bo jest tam statek. Jeżeli ktoś by chciał go, no to będzie wiedział, gdzie się kierować, tak? Po prostu na moją piątą bazę i tyle. Z drugiej strony zauważyłem, że te statki co jakiś czas się pojawiają na nowo, więc... Jeżeli ktoś będzie chciał się bawić w złomiarza, no to też może, nie? Będzie musiał skoczyć do innego systemu, bo tutaj raczej nie zezłomuje statku, chyba że jakoś dziwnym trafem się nam stacja kosmiczna naprawi. To osobiście trochę wątpię. Jeżeli dostanę teraz informację, nie, że nie mogę zbudować kontrabazy, można zbudować się tylko w bazie, to się zdżaźnie. Brrr. Tak, żeby nam nie zawadzał zbytnio. No jak nie odpowiednie, to mówię. Teraz tu mamy złoże, nie? Faktem jest to złoże soli, więc nie wiem, czy jakoś bardzo nam się na coś przyda, ale... Ale może. Właśnie, jestem ciekaw. Prądu nie ma. Nic tu nie ma. Ciul tam. Mamy blachy. Chociaż komputer bazy mogę postawić, nie? Dzięki za to. Ciulu, nie mogliście tak za 3 do 5 minut, jak zbuduję bazę? Weźmy sobie coś. Stawmy, żeby było gdzie się skitrać. Się robi ciepło. Dajcie mi tu jakieś drzwi. Dobra, chwila, bo nie czaję. Matko, jak ja debil jestem. Na co ja spojrzałem, że blacha była potrzebna? Na rafin... Nie. Na to patrzyłem chyba. Debil. Dobra, jednak jestem chyba trochę zmęczony. To się wytnie. O, Jesus. Dobra, nieważne. Teleporter. Dwie blachy jeszcze musimy dorobić i dwie nowe rurki. No tak mi się wydawało, że mogłem postawić wcześniej bez problemu komputer bazy, ale... Naprawdę, no nie zwróciłem uwagi, nie?
Możesz się odwrócić. Naprawdę... psujesz mi dzień. O. Dziękuję. Właśnie o to chodziło. Leczonko. Czego blach nie ma. No to jest klasa C, ten obecny statek, więc... jest o niebo lepsze, jakby nie patrzeć, nie? Generatoru prądu nie, ale będziemy panele stawiali. Jest... 4? 8 sztuk? Lokalizacja pogodowa. Burza się rozprasza. Dobra, zrobimy 10 paneli. W sumie nawet może i więcej. Ile baterii wchodzi na jedną taką kapsułę. Dobra, kolejny na raz nie nadała. Dwa razy. Przecież do baterii nie jest potrzebny. Potrzebna blacha. Trochę ciasno tu będzie, ale do ogarnięcia. Zresztą jeśli chodzi o blachę, to tak czy siak nam się przyda, więc... whatever. Ustawianie się pobawię, jak będę miał trochę więcej czasu poza nagrywaniem, to ogarniemy. O, ptasior. Nie mamy ptasiora. I mamy wszystkie. Hej! Przy okazji... aż mi się język zaplątał. Przy okazji kamień milowy haknęliśmy. Fajnie, fajnie. Jest przy wejściu. Demet? Nie do końca o to mi chodziło. Rozłącz to. Do chałupy nie wejdę. Dobra, teleporter działa, baterie się ładują, trochę ciasno tu się przez nie zrobiło, ale pierwszej pomocy można użyć, więc spoko. Na razie na szybko dwa moduły wystarczą. Elementów chyba mamy wystarczająco. Zaraz zobaczymy, czy będziemy mogli zatrzymać bazę.
nazwę, bo ostatnio zapomniałem przy którejś bazie i co? Nie mogłem jej znaleźć, nie? Musiałem teleporterem zasuwać. Która to już piąta, nie? Piąta planeta, piąta baza. Znacznik w sumie możemy usunąć. Wejdźmy do środka w razie jakby coś się chciało nam schować dupsko. Ulepszenie statku. Ulepszenie wizjera analitycznego. Ładnie. Stacja statku. Dobrze, ale mamy jeszcze jedno, nie? To... pole ekwipunku. Trzy... mało, że tylko trzy, no, ale lepsze to niż nic, nie? Moduł rozszerzający do egzokombinezonu. Pięknie. Aha, tutaj mamy... to tu ulepszenie ruchu. Ochronny przed toksycznością. No i pięknie. Dobrze. Co potrzeba do tego? Niedużo. No i dobrze, to zaraz sobie chlapniemy. Postawimy. Again. Postawimy to. Pewnie, że skorzystam z tego szczodrego zestawu schematów. By się przydało? Przydałoby się pole rozszerzenia statku. Dobra, spróbujmy eskę. Wtedy eskę musieliśmy wykupić, więc liczę na to, że to wystarczy. Ulepszenia, nie? Nie moduły rozszerzenia statku, no ale tak, hiperdrain warp, świetnie, tylko że nigdzie nie namierzyłem jeszcze kryształu w burzy. Znajdź zagłębie gazu. Dobrze, no poszukamy, no co? Chodź, bo gdzieś oddalimy się trochę od bazy.
koło pierda gdzieś wylądowaliśmy. Byle nie było zbuduj kopalnię. Już, już, nie czekaj na mnie. No ale... No i co, znalazłem? Odbierz nagrodę tak bez... żadnej informacji, że jestem zajebisty. He, zwała. Taki szczurojeleń. W sumie ładny. A, czyli trzeba rypnąć warpa. No dobra, wróćmy do bazy. Takie małe question, gdzie ja kryształy burzy namierzę, chociaż to jest planeta z ekstremalną temperaturą, więc... jest szansa, że kryształy burzy też będą. Dobra, krótko się nie spierdzielić do jaskini, bo gdzieś tu jest. Ty masz wejścia, wiesz co? Dobra, na pewno trzeba zamontować w statku hipernapęd, nie? Statek. Co to jest? Wydajne silniki. Automatyczna ładowarka. Czyli hipernapęd pewnie musimy kupić, co? Tak czy nie? Hipernapęd. No i pięknie. Pójdźmy na skróty, nie chce mi się... A nie, w sumie mikroprocesor mógłbym chyba wytworzyć, co? Napęd. Mikroprocesory będę w stanie wytworzyć. Na pewno nanorurki są potrzebne. Sam jesteś poza zasięgiem. Teraz lepiej ci. Matko jedyna. Przestań. Powel lub Hyperden Warp, czyli byśmy musieli takie cudo zrobić. A czy my jesteśmy w stanie to wytworzyć? Pojemnik z antymaterią i antymateria. Luz mamy. Antymaterię mamy.
Znaczy się pojemnik? Mamy. Dobra, zróbmy sobie tego może więcej. Tak z 5. Zejdzie na jeden skok. Nie, nie włączę silnika, chłopie. Nie rozpędzę się nawet. Dobra. I rypnijmy sobie gwiazdy. Gdzie sobie skoczymy? Nie chcę do rdzenia galaktyki. Skoczmy sobie. Możemy? Nie. Nie możemy. Kadmowy, emerylowy. Możemy. No to wio. Mam nadzieję, że chociaż stacja kosmiczna to będzie, żeby mógł wrócić do siebie. Nie pamiętam, czy kadr mam nawet, żeby ulepszyć silniki. Emerylu na pewno nie spotkałem. No i panie i panowie, tym oto sposobem ukończyliśmy ekspedycję 9, chyba 9, mam nadzieję, że się nie mylę. Zaraz wylądujemy sobie na stacji. Nawet aktywnej zrobiło. I do statku, tak? Pięknie. O co mi chodziło? A zawsze to miał sporo 12. Dobra. Pęknięki. Faza 5 odhaczona. Kamer ekspedycji. Faza 6. Śmigacz Utopia. Bierzemy. Pewnie, że bierzemy. Oczywiście, że przejmie. No co to w ogóle za pytanie? Gratuluję. Gratulacje, istoto podróżująca. Wszystkie cele ekspedycji zostały osiągnięte. Twój zapis zostanie teraz przekształcony na standardowy, jeśli oczywiście chcesz kontynuować. Zdobyte nagrody można odebrać w każdym zapisie poprzez towarzysza syntezy żywego srebra na kosmicznej stacji. Tutaj miałem dyskusję z jednym panem z Facebooka.
był zaskoczony, że można na drugim sejwie także odebrać nagrody, więc żeby było jasne. Nagrody można odebrać na każdym zapisie, jaki mamy. Cóż, trzeba przyznać, że była to bardzo milutka ekspedycja, jakaś bez większych stresów, wyzwań, bolączek i gorączek. Może bym chociaż tego miał transportowca. Silniki mi się strasznie podobają. No uważaj, ty nie zahacz mnie. Także z niecierpliwością czekam na kolejną. Tak. W sumie jeszcze by wypadało obejrzeć naszego śmigacza-ścigacza, nie? Cofniemy się do naszej pierwszej bazy i tam go sobie wezwiemy. W spokojnych warunkach. Ja jeszcze trochę na tym sejwie zapewne zabawię. Postaram się rozbudować bazy, znaleźć może jakieś złoża, żebyście mogli z nich skorzystać, jeżeli będziecie mieli problemy. Na pewno w każdej stacji będzie apteczka, w razie jeżeli byście jej potrzebowali. Jakiś rafinator. No, surowców póki co za dużo nie znalazłem, także tylko w tej jednej bazie chyba mieć, nie? No to tam na pewno są kopalnie. Dziwne, że mnie do komputera bazy przeniosło, a nie... Tam, gdzie mam teleporter. Tak. No to zobaczmy, czy mamy go. Latająca trumna, nasz drugi transportowiec, mamy ścigacz. Trzeba przyznać, że całkiem fajnie wygląda. W ogóle te potężne działka, nie? Robią wrażenie. Nisko położone skrzydła, silniki na wypasie. Zobaczcie do tego, jak to wygląda. Kurde, nie? Zazdroszczę wszystkim tym, którzy mają VR-a. To dopiero musi być, kurde, mind-blowing. A jak wyglądają... od razu w infranoże jest wyposażony. Nice. No co wam powiem, coś czuję, że mam nową zabawkę na swoim głównym sejwie. Igiełka pójdzie na jakiś czas podstawkę zapewne. Nie wiem, czy nie na dłużej, ale... Dobrze, na razie weźmy sobie jak idę. Będę chciał jeszcze trochę pobudować, a wszystkie surowce mam w niej, robi u mnie za latający magazyn. No i co? Mam nadzieję, że przyjemnie spędziliście czas podczas tej ekspedycji wraz ze mną. Ja bawiłem się dobrze, może poza tą planetą z agresywnymi strażnikami, którzy mi strasznie działali na nerwy. Ale i tak dość sympatycznie był. Także trzymajcie się, do zobaczenia na pewno w następnej ekspedycji, a być może jeszcze w międzyczasie jakieś filmiki z No Man's Sky'a powrócą, nie wiem, z poradnikami,
jak zacząć. Nie wiem, zobaczymy. Trzymajcie się i dobrego dzionka. Na razie.